Pierwszy dzień z cyklu strona www dla podcastera to hosting. Dzisiaj zastanowimy się, gdzie przechowywać nasze pliki, czy strony internetowe i podcast powinny być w jednym miejscu i z którego hostingu warto skorzystać. Cześć, jestem Krystian i witam cię serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. Najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o mm, publikację naszych stron internetowych, to jest przede wszystkim miejsce, gdzie mamy to zrobić, gdzie te pliki, gdzie nasze strony powinniśmy przechowywać. Do wyboru mamy przynajmniej kilkadziesiąt polskich firm i setki firm zagranicznych, firm, z których możemy skorzystać. Część z nich jest bardzo droga, część z nich jest bardzo tania, część z nich jest wręcz darmowa. No i pytanie, z którego, z którego hostingu warto skorzystać. Moim zdaniem, powinniśmy się skupić przede wszystkim na tych firmach, które prowadzą polskojęzyczne wsparcie klienta. Zdecydowanie łatwiej będzie nam się rozmawiało z osobą, która mówi w tym samym języku co my, niż z osobami z innego kraju. Poza tym łatwiejszy będzie również ewentualny system rozliczeń. Natomiast, czy wybrać hosting bezpłatny czy płatny? Są firmy, które oferują hosting całkowicie za darmo. Takie firmy bardzo często w zamian za to, że oferują ten hosting za darmo, limitują niektóre funkcje. Na przykład nie można skorzystać z niektórych dodatków, nie można skorzystać z niektórych szablonów. Ilość miejsca jest bardzo mała, nie można podpiąć własnej domeny, czasami nie można podpiąć certyfikatu SSL, czasami nie da się w ogóle przechować tam żadnych innych plików niż tylko i wyłącznie pliki strony internetowej. Tak więc tutaj te ograniczenia czasami jakieś tam są. I do tego niektóre, tego typu firmy, niektóre firmy oferujące bezpłatny hosting umieszczają również na naszych stronach swoje własne reklamy. No, nie zawsze są to reklamy zgodne z tym, co chcielibyśmy na naszych stronach internetowych zobaczyć. Ja już kilka razy wypowiadałem się na temat bezpłatnych hostingu, bezpłatnych hostingów i moim zdaniem, no tych... Wad takiego rozwiązania niestety jest kilka, i moim zdaniem nie warto ryzykować. Ja bym na coś takiego się nie zdecydował. Natomiast oczywiście wybór należy do was. Jeżeli płatny hosting, to która firma? Bo tutaj znowu mamy przynajmniej kilkadziesiąt polskich ofer i całe setki zagranicznych? Moim zdaniem warto zainteresować się którąś z dwóch firm, których usługi osobiście znam. Wiem, że są dobre. Wiem, że te firmy mają dobre wsparcie klienta. Wiem, że można im zaufać i przede wszystkim nie należą najdroższych. Firmą hostingową, z której ja osobiście korzystam, jest ZenBox. ZenBox nie ma limitu miejsca na dysku. On jest rozliczany w troszkę inny sposób. Mianowicie w ZenBoxie rozliczalni jesteśmy za ilość unikalnych użytkowników, którzy wchodzą na naszą stronę i korzystają z naszych serwisów. W najnowszym pakiecie jest to 5000 użytkowników, czyli 5000 unikalnych osób miesięcznie może. Skorzystać z naszych stron internetowych. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że nie każdy podcaster wchodzi na naszą stronę internetową, w związku z czym ilość osób słuchających naszych nagrań może być oczywiście inna, może być większa. Natomiast 5000 unikalnych osób może wejść na naszą stronę internetową i to mamy w ramach najtańszego pakietu. Nie ma limitu miejsca na dysku, nie ma limitu domen, nie ma limitu, bardzo ważna rzecz, certyfikatów SSL, które są do każdej domeny dostępne za darmo. Nie ma limitu kont pocztowych, ilości baz danych i wielu, wielu innych rzeczy. Rozliczani jesteśmy wyłącznie za ilość unikalnych użytkowników. Najtańszy pakiet kosztuje, przypomnę, 150 zł rocznie. To jest około 15, to jest 15 zł miesięcznie, jeżeli chcemy płacić co miesiąc, bądź też trochę mniej, tam 30 zł oszczędzamy. Dwa miesiące sam gratis, jeżeli płacimy za cały rok. Pod spodem znajdziesz link afiliacyjny do no, serwisu Zenbox. To jest tak, jak zrobić podcast.pl Ukośnik Zenbox. Jeżeli nie chcesz z jakiegoś powodu korzystać z linków afiliacyjnych, oczywiście możesz wpisać po prostu Zenbox.pl w swojej wyszukiwarce. Drugą firmą, którą moim zdaniem warto się zainteresować, to firma LH. LH oferuje dużo tańszy hosting, ale są pewne ograniczenia. Pierwszy rok kosztuje 50 zł netto. Każdy kolejny rok kosztuje 100 zł netto. Mimo wszystko jest to trochę taniej niż w Zenboxie, ale w LH nie ma limitu użytkowników. Nie ma ograniczenia, ile użytkowników może być na naszą stronę internetową. Natomiast jest limit miejsca. Jest to 5 GB i tylko i wyłącznie tyle możemy wykorzystać. 5 GB w momencie, jeżeli mamy prawidłowo przygotowane pliki audio, to jest zapas na jakieś, myślę, 2 lata. Jeżeli publikujemy, powiedzmy co tydzień odcinek jednogodzinny. Tak więc nie jest to mało, ale jest też kilka innych ograniczeń. Mianowicie nie ma w ogóle darmowych certyfikatów SSL. Jeżeli chcielibyśmy takie certyfikaty, to są one płatne. I o ile nic się nie zmieniło w ostatnich dniach w LH, to do jednego konta możemy przypisać wyłącznie jeden certyfikat. A co chodzi z tymi certyfikatami? No one są ważne chociażby ze względu na to, że od pewnego czasu Google, czyli największa wyszukiwarka na świecie, promuje strony internetowe, które są zabezpieczone certyfikatem SSL. W Zenboxie taki certyfikat, za pomocą dosłownie dwóch czy tam trzech kliknięć, możemy uzyskać całkowicie za darmo. W LH musimy go wykupić. Link afiliacyjny do serwisu LH to jest jak zrobić podcast.pl, Ukośnik LH. Link również znajdziesz pod spodem pod filmem. Jeżeli nie chcesz skorzystać z linku afiliacyjnego, to adres strony lh.pl. W momencie, jeżeli mamy już wybrany hosting, jeżeli zdecydowaliśmy się, którą z tych firm wybrać, czy LH, czy Zenbox, czy być może jakąkolwiek inną, będziemy musieli zastanowić się jeszcze nad tym, w jaki sposób przygotować nasze strony internetowe, co zrobić z nagraniami audio, czy będą przechowywane w tym samym miejscu, co nasze strony internetowe. Niektórzy twierdzą, że zdecydowanie nie powinno się tak robić i nie twierdzą, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. O tym porozmawiamy przy okazji. Jutro właśnie zajmiemy się szablonem. Wyglądem naszej strony internetowej pokażę Wam kilka przykładowych szablonów, które są stworzone z myślą o podcasterach. Mają wszystkie elementy, które dla podcastera mogą być istotne, a w kolejnych dniach zajmiemy się dodatkami do stron internetowych, subskrypcjami, i podobnymi rzeczami. Zapraszam jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze, jak zrobić podcast.pl, Ukośnik, strona www. strona www. Łącznie pisana. Do zobaczenia jutro.